Co ciekawe, dodam Ci, że jest dużo mniej kontuzji w sportach walki niż w piłce nożnej. Każdy zawodnik, który wchodzi do ringu, jest przygotowany na to, żeby też oberwać, ale te ciosy, oni już są tak przygotowani, że praktycznie jest adrenalina, że oni tych ciosów nie bardzo czują. Tam nie ma połamanych rąk, tam nie ma połamanych palców, tam nie ma zerwanych wiązanek. Tam są ewentualnie siniaki, które najczęściej są na twarzy. Jeżeli jest duszenie, to duszenie nie boli. Jeżeli już nie jesteś w stanie walczyć, odklepujesz i sędzia przerywa walkę. Więc wszystko jest jakby w granicach bezpieczeństwa. Natomiast na treningach piłkarskich, uwierz mi, naciągnięte mięśnie, naciągnięte wiązadła, stawy skokowe skręcone, to są małe kontuzje, które wymieniam. Ja nie mówię wiązadła zerwane, ja nie mówię nos, który miałem złamany kilka razy, bo skaczesz do główki i się zderzasz z kolegą i masz nos złamany, czy kilka razy miałem szytą głowę. Głowę szytą nie miałem nigdy w treningach i w sztukach walki, bo wszystko jest bardzo kontrolowane i bezpieczne. Masz większe rękawice, ubierasz kaski, ubierasz szczękę, która ci chroni zęby. Praktycznie na moich treningach to może była jedna i to nawet nie ciężka kontuzja, a trenuję, tak jak wspomniałem wcześniej, z jedną z najlepszych grup takich sztuk walki, która jest w Polsce, więc widzisz, do piłki nożnej, no to jednak piłka nożna jest dużo, dużo bardzo kontuzjogenna. Ale też z tego, co mówiłeś, przed walką trenowałeś bardzo intensywnie, tam dwa razy dziennie, tak? Przed walką tak. Poświęciłem bardzo dużo czasu na to, żeby zrobić wagę i się przygotować. Z tą wagą miałem właśnie trochę problem, bo jeszcze dzień przed walką musiałem zrzucić 3 kg, co nie było łatwe, bo nie mogłem nic zjeść. No bo zobacz, to co zjesz, to jest 100 gram. To co wypijesz, to jest, zakładam, 100-200 gram wody czy czegokolwiek. Ale to jest waga. Człowiek przyjmie, to musisz oddać. Ja przed walką musiałem iść wieczorem na trening i nie piłem grama wody przez całą noc, tak mi się pić chciało, ale musiałem w Fortalionach przećwiczyć jeszcze przed wagą rano. Musiałem iść na jeszcze jeden trening, bo mi kilogram brakował w Fortalionie we wszystkim i cały czas nic nie piłem, nic nie jadłem dobę. I to tak osłabia zawodnika, tym bardziej, że ja nie jestem przyzwyczajony do tego, do takiego zrzucania wagi, bo w piłce nożnej jak masz pół kilo za dużo, nie ma problemu. Nie robi różnicy. Nie robi różnicy. Można powiedzieć, nie robi różnicy, wychodzisz, grasz. Natomiast tutaj, żeby były równe szanse, to są określone wagi. Są kategorie wagowe. Tak. Są określone wagi i musisz mieć taką wagę, no to musisz ją mieć. Jeżeli nie, to albo przeciwnik może powiedzieć, nie walczę, albo płacisz karę. Ja chciałem być fair, żeby ani nie zapłacić kary, ani przeciwnik, żeby był zadowolony i ja będę też miał czyste sumienie, że nikogo nie oszukałem, nie byłem cięższy, wyszedłem fair i wygrałem tą walkę fair w takiej sportowej rywalizacji. A dużo schudłeś przygotowując się do tej walki? No myślę, że około 7 kg. Dwa miesiące? Trzy? Trzy miesiące. Nie, to wiesz, też jest inna przemiana organizmu, bo jakby budowałem mięśnie, a zrzucałem tkankę tłuszczową, czyli coś za coś. I w zasadzie ja nawet trenowałem... Nawet na sobie ci wyszło, tak mi się wydaje. I tak patrzę, no mam fajne mięśnie, wszystko, ale waga nie leci w dół, bo mięśnie też ważą. Waga nie leci w dół. I to było trudne. I najgorzej, co zrobiłem, to przed wagą, że właśnie zrzucałem te 3 kg, bo byłem na walce, nie poznawałem siebie, nie byłem sobą. Gdybym nie musiał zrzucać tych 3 kg, na pewno bym jeszcze dużo lepiej zawalczył. Może bym miał dużo więcej energii, siły, żeby właśnie wtedy Grega, wiesz, przydusić mocniej i wygrać walkę, bym się wtedy poddał, ale no, nie udało się. Udało się wygrać na punkty. Ja byłem zawodowcem w piłce nożnej, można powiedzieć, reprezentantem Polski, czyli na najwyższym poziomie. Przygotowany fizycznie, biegowo, siłowo, dynamicznie. Czy ta pamięć mięśniowa jest? On nie był tym zawodowcem. On trenuje dla własnej przyjemności. On nigdy nie przeskoczył jakiegoś pułapu takiego wyższego zawodnika. Ja w piłce nożnej przeskoczyłem. Musiałem się troszkę jakby przestawić na inny sport. Nie do końca to się da zrobić, ale można lekko, bo na przykład no, te fizyczne, jakby przewaga ta fizyczna no, była jednak po mojej stronie, czyli przygotowanie kondycyjne. Starałem się uciekać, chodzić na nogach więcej, bo wiem, że mam nogi silne. I mogę na tym, powiedzmy, ringu sobie biegać. Przód, tył, bok, w lewo, w prawo. 2 czerwca będzie Collins Charity Fight Night, tak? I znowu zawalczysz z Collinsem. Tak. Teraz dalej już swoje przygotowania? To jest tak, no właśnie dlatego wspomniałem o tym treningu. Będzie taki fundacja braci Collins,
która przekazuje pieniążki na cele charytatywne, nie wiem czy dla dzieci, w którym kierunku to idzie, bo oni również opiekują się słynnym komendą, nie wiem jak ma na imię, ale który w tym chłopak wyszedł z więzienia, jak go widziałem, to tam już jest naprawdę, naprawdę on to w głowie ma. Jak się z nim człowiek wita, to on jest innym człowiekiem, nie takim jak my. Ale to jest jeden problem i oni starają się mu pomóc. Fundacja Braci Collins pomaga w różnych sytuacjach i zaproszony jestem do tego projektu na jedną z walk. Właśnie na walkę z Gregiem Collinsem. Mam nadzieję, że to nie będzie rewanż. Nie mówię to dlatego tak, że się czegoś obawiam. Mam tutaj na myśli, że będzie to takie poszanowanie sportu i w zasadzie, żeby nie pokazać takiej, no powiedzmy, walki na chama, czyli po to, żeby wygrać za wszelką cenę. Oczywiście w jakiś sposób się przygotuje i Greg pewnie też się przygotowuje, ale będzie to raczej walka, nazwijmy to, pokazowa. Tylko będziemy boksować już bez kopnięć i bez obaleń, czyli takich rzutów. I myślę, że wynik będzie remisowy, bo wtedy nie skrzywdzi. Kontra rzeczywistość, ale myślę, że może Greg chciałby taki rewanż, ale jest temperamentną osobą. Taki więc... rewanż, to umówmy się na jakiś konkretny termin i wtedy przygotujmy się na maksa. Bo ja się tak nie przygotowuję na maksa, bo bardziej, żeby po prostu umieć poboksować dobrze, starać się wprowadzać ciosy. Ale to nie jest jednak moja pasja, sporty walki. No, lubię popatrzeć na pięściarzy, lubię popatrzeć na MMA, ale jednak fajna to jest dyscyplina dla treningu też, ale jednak to nie jest taki sport, który najbardziej lubię. Poza piłką nożną i poza karierą piłkarską, to tylko wspomnę, lubię grać w tenisa. Od kiedy? Od zawsze. Tenisa gram od zawsze. Z różnymi jakby osiągnięciami, czyli żadnymi, ale jakieś tam turniejki, to sobie lubię pograć w debelka, czy tam jeden na jeden. Lubię pograć, powalczyć, zmęczyć się, bo jednak, no to takie wiesz, zmęczenie się to jest jednak sport. To jest coś, co ja robię całe życie i co kocham i co pewnie będę robił dalej. No tak, czyli dla ciebie nie ma czegoś takiego, że dobra, jestem piłkarzem, tylko piłka nożna, tylko jesteś otwarty tak naprawdę na różne dziedziny tego sportu, jak widać. Oczywiście, że tak. I tak, piłka nożna, wiadomo, całe twoje życie, poza tym lubisz skakać na głęboką wodę, co pokazałeś w Celebrity Splash. To dobrze, że była głęboka, nie? No dobrze, kurczę, z takiej wysokości. Tutaj sztuki walki. Które z tych wyzwań okazało się najtrudniejsze? Wiesz co, teraz jestem, można powiedzieć, trenerem i staram się jakby myśleć o zawodnikach, czyli trener myśli o treningu, o zawodnikach, o przygotowaniach i tak dalej i myśli też, co zawodnik ma w głowie, bo masz do czynienia z różnymi zawodnikami. Jeden może być bardziej inteligentny, drugi mniej inteligentny, jeden bardziej wyuczony, mniej wyuczony, jeden z trudnej rodziny, drugi z bogatej rodziny, jeszcze kolejny ma inne problemy, ktoś się bardzo zakochał, albo go dziewczyna zostawiła. Są przeróżne problemy. Ja staram się, będąc trenerem, dotrzeć i zobaczyć, co ten zawodnik, jak on zareaguje, czy on odpowiednio współpracuje z grupą, jak do niego dotrzeć. Bo do jednego dotrzesz, jak będziesz mówić, proszę cię bardzo, zrób to i to. A do drugiego dotrzesz, jak powiesz, masz to i on wtedy to robi. Czyli ty musisz być bardzo dobrym psychologiem, że tak? I dlatego ja, dlaczego o tym mówię, bo ty się zapytałaś mnie o sporty, który najbardziej lubię. Mm-hmm. Ja lubię spróbować wszystkiego, na zasadzie takiego, który sport wykorzystać, albo jak dotrzeć do zawodnika i zobaczyć, jak sport indywidualny się różni od sportu zespołowego, jak ja odczuwam to indywidualne wyjście na ring, jak się przygotowuję, ale cały czas analizuję, co mi mówi trener, co mi mówią ludzie, jak oni się przygotowują, wiesz, i po sobie odczuwam. I potem spróbuję to, jestem trenerem od czasu do czasu, bo też tak naprawdę to mi się nie do końca chce jeździć po Polsce i zmieniać te kluby, bo ja mam, trenerem jesteś dobrym, jak cię zatrudniają, a jak cię zwalniają, to byłeś najgorszy. Więc czasem najlepiej jest po prostu samemu odejść i wtedy myślą, że byłeś dobry. No ja byłam z tendencją, bo jeszcze... No sam odszedłem, więc myślą, że jestem dobry. Ale wiesz, właśnie tak się zastanawiam, bo pomogłeś im utrzymać się w pierwszej lidze, to dlaczego oni nie utrzymali cię przy sobie? Może nie chcieli do końca. Ja jakby byłem zżyty z prezesem Kapelko, który mi
poprosił mnie, żeby na koniec podciągnąć drużynę. Udało mi się z chłopakami, bardzo dużo ich znam. Są tutaj dużo z miejscowych chłopaków z Nowego Sącza, którzy też znają mnie. Ja niewiele treningów jakichś tam fantastycznych przeprowadziłem, bo było bardzo mało czasu. Bardziej właśnie starałem się dotrzeć do ich głów, żeby ich przekonać, żeby ich namówić, zmobilizować, zmotywować do jakiegoś fajniejszego, do większej dyscypliny taktycznej, do większego zaangażowania, do większego, żeby więcej biegali na boisku, ale bardziej właśnie poprzez głowę dotarłem niż poprzez jakieś wielkie treningi. Czyli wzorujesz się na trenerze Wójciku, jeżeli dobrze pamiętam, bo nieraz go też trener wspominasz w wypowiedziach? Pozytywnie go wspominam, ale on był raczej tylko takim motywatorem, a mniej trenerem. U mnie trening polegał na tym, że miał być przyjemny dla tych zawodników. Ja chciałem, żeby oni przychodzili na trening, żeby wiedzieli, że idziecie sobie pograć, pobawić się, że to ma być przyjemność, bo za mało było czasu, żeby wprowadzać nie wiadomo jaką rewolucję. Rewolucja to są przemiany i nie wiadomo, czy idą na dobre albo na złe. Ja tej rewolucji nie zrobiłem, bo się oczywiście bałem. Tylko bardziej właśnie starałem się z chłopakami zmotywować ich, zaprosić ich jakby do takiej rywalizacji na treningu, do dużo gier, do dużo wyścigów, żeby oni mieli radość, uśmiech na twarzy, a wynik sam przyjdzie. Mhm. I tak można powiedzieć, po trochę przyszedł.